Maciej Wolny, kłaniam się Państwu oczywiście w gorących pytaniach na antenie telewizji w Polsce.pl. Rozpoczynamy kolejne gorące pytanie. Gorące pytanie dotyczące pomocy Ukrainie, tej sytuacji, która na Ukrainie cały czas ma miejsce, rosyjskiej agresji na Ukrainę. To wszystko rozpoczęło się 24 lutego, kiedy Rosja Ukrainę zaatakowała, drodzy Państwo. No i znaleźliśmy się wtedy wszyscy tak naprawdę w nowej sytuacji geopolitycznej, ale również społecznej. No i było wiele znaków zapytania, oczywiście strach, ale też pojawiła się silna potrzeba niesienia pomocy, zareagowania za zrobienia czegoś w tej sytuacji to było widać wiele polskich firm, instytucji, podmiotów związanych z państwem polskim, ale przede wszystkim wielu Polaków po prostu zrobiło bardzo dużo i wszystko co mogli w zasadzie by pomóc Ukrainie i Ukraińcom. I w naszym studiu jest doradca wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, pan Ryszard Madziar który wielokrotnie podróżował na Ukrainę z transportami pomocy humanitarnej i darów. Witam serdecznie, dzień dobry. Witam, dzień dobry. I rozpoczynając dziś ten temat pomocy Ukrainie, tego jak to wszystko wygląda, będę chciał właśnie Począć naszą rozmowę od Pana doświadczeń, od pana historii właśnie w kontekście tego początku. Czy u Pana również to ta chęć niesienia pomocy Ukrainie? To był 24 dzień lutego, kiedy człowiek zaczął się zastanawiać, co może zrobić, jak tą pomoc, pomoc nieść, i to przerodziło się gdzieś w taką systematyczną, zorganizowaną pomoc humanitarną. Czy może gdzieś te zaczątki tej pomocy były już wcześniej? No bo wiemy, że też sytuacja na Ukrainie w zasadzie od 2014 roku, bo mówimy, że ta wojna rozpoczęła się 24 lutego ale moglibyśmy parę lat wcześniej spojrzeć to również ta wojna a wtedy miała miejsce zajęcie już wtedy terenów przez Rosję jak to wyglądało w pana przypadku Ja myślę że w roku 2014 kiedy nastąpiła ta pierwsza agresja Rosji na Ukrainę po tych kilku latach chyba wszyscy troszkę do tej wojny się przyzwyczailiśmy i ten kolejny etap w 2022 roku 24 lutego pokazał nam że świat jest radykalnie inny niż nam się wydawało Kolumny wojska idące na Kijów na, na wschodnią część Ukrainy, bombardowane miasta ostrzałem rakietowym, wielki eksodus tak naprawdę też mieszkańców Ukrainy do Polski to nam tak naprawdę przywartościowało też naszą rzeczywistość. To w tym momencie już to już były inne świat niż, niż znaliśmy go wcześniej. Ja jestem mocno związany z województwem lubelskim, tam mocno działam też i jestem zaangażowany w sprawy społeczne i województwo lubelskie było takim pierwszym miejscem, gdzie, gdzie ten eksodus nastąpił. Te punkty recepcyjne były przy granicy, to były powiaty: Tomaszowski, Chrubieszowski, Zamojski, Chełmski. I tam pomagaliśmy na punktach recepcyjnych, a później postanowiliśmy pojechać właśnie na drugą stronę granicy na Ukrainę. Właśnie, a z czym Państwo na tę Ukrainę pojechali? Bo to też jest, myślę, ciekawy wątek, jakie były potrzeby na początku, jak Państwo organizowali pomoc humanitarną i czy to później w trakcie trwania tego konfliktu w tych kolejnych miesiącach gdzieś się zmieniało? Czy może Państwo, czy może Pan zaczął dostrzegać jakieś kolejne potrzeby, jakieś kolejne obszary, gdzie ta pomoc właśnie by się przydała, a po prostu czegoś tam brakuje? Mieliśmy środki czystości, żywność, środki higieny, i postanowiliśmy w pewnym momencie po no polskiej stronie granicy było, gdyby w tych punktach recepcyjnych już było wystarczająco tych rzeczy i pomyśleliśmy, że musimy na drugą stronę granicy pojechać i właśnie pomagać tam po drugiej stronie, bo tam też ta pomoc jest potrzebna zorganizowaliśmy się w kilka osób. Pierwszy przejazd, wyjazd to było około dwóch, trzech trzech busów, ale z każdym wyjazdem było coraz więcej osób chętnych, które z Polski chciały po prostu jechać. Ja tu podziękuję za wojskiem zakładom zbożowym, którym był wielki hub, gdzie mieszkańcy zamościa i okolice przynosili rzeczy, które potem były wywożone na Ukrainę. Podziękowanie dla Skaru państwa dla samorządowców dla wszystkich którzy byli zaangażowani w tą pomoc i pierwszy wyjazd na Ukrainę uświadomił nam jak ta pomoc jest nam potrzebna na miejscu Najpierw Żółkiew następnie, Kijów następnie jeszcze wcześniej Lwów potem Kołomyja Równe tam jeździliśmy do, do, do punktów decyzyjnych i tam zostawialiśmy tą tą pomoc i co ważne spotykaliśmy tam mężczyzn, których rodziny były w Polsce. I oni nam bardzo gorąco dziękować za to, że mogą teraz być na Ukrainie i jednocześnie też czuć się bezpiecznie w swojej rodzinie, którzy w Polsce mieli informację, że czują się zagospodarowani i są też bezpieczni. Tutaj w jednym z wywiadów ja też się doszukałem takiej wypowiedzi, pana wypowiedzi, i to wypowiedź, która mnie zaciekawiła, bo ona też zwraca uwagę na być może pewien niedoceniany aspekt, o którym się niewiele mówi. I tutaj cytat: Oprócz tego, że przywozimy na Ukrainę dary, bardzo ważną rzeczą jest nasza obecność, co ta obecność daje? Ja podam przykład Lwowa, kiedy byliśmy z darami, jechaliśmy do, z darami do Lwowa, i dzień wcześniej zostały zbombardowane okrólce Lwowa. I, I my zastanawialiśmy się, czy jechać, czy nie, Zważaliśmy kwestie bezpieczeństwa i zagrożenia, jednak zdecydowaliśmy, że musimy pojechać, żeby pokazać, że nie boimy się tych bombardowań. I idealnie trafiliśmy tak naprawdę w też osąd mieszkańców Lwowa, bo kiedy dojechaliśmy na miejsce, kiedy dary przekazaliśmy, te panie zaczęły mówić Wczoraj było bombardowanie okolicy Lwowa i myśleliśmy, że nie przyjedziecie, bo będziecie się bać, a wy jesteście dzisiaj i z łzami w oczach nam dziękowali. Właśnie ta nasza obecność w wielu przypadkach naprawdę i w Lwowie, i w innych miejscach, i nawet jak byliśmy w Charkowie, tym bardziej nam dziękowano, że tam jesteśmy i dajemy tą nadzieję na, na, na wolną Ukrainę. Takie namacalne pokazanie tego, że nie jesteście sami, że my was wspieramy nie tylko gdzieś tam z naszego terenu, bezpiecznie siedząc w domu, ale też przyjeżdżamy do was, jesteśmy na miejscu razem z wami, ramię. W ramię można powiedzieć Dokładnie inaczej, jak otrzymują prawda, paczkę, która, która do nich przychodzi. Inaczej, jak ktoś z tą paczką po prostu przychodzi do nich do domu, wchodzi, rozmawia. Oni mogą opowiedzieć o tych swoich przeżyciach trudnej rzeczywistości, co przeżyli, co się stało. To powiedzieć są naprawdę czasami traumatyczne i to z nami po prostu potem wraca. A jest do, do... taka opowieść, przepraszam, że wchodzę w słowo, taka opowieść, która gdzieś w panu w głowie utkwiła, która wywarła jakieś takie wrażenie rzeczywiście emocjonalne, bardzo duże, że zapamiętał ją pan. Jest kilka takich, takich opowieści. Jedna z takich opowieści to okolice Kijowa, kiedy pojechaliśmy tam z Darami. Byliśmy już poza Kijowem, za Borodianką, za Buczą, za Irpieniem. Tam są takie małe miejscowości, wioski, można powiedzieć, które często są nawet w 80% zniszczone przez, przez bombardowania. I tam spotkaliśmy panią, która opowiadała historię, że jej mąż również z, z kolegami z wioski poszli walczyć. I, I okazało się, że nie miała od niego od kilku dni informacji, co się z nim dzieje. Pojechała tam do jednostki, szukała go, nikt nie chciał jej powiedzieć, co się stało. Okazało się, że spadły rakiety i jej mąż zginął. Został całkowicie spalony, tak naprawdę, przez, przez, przez te wybuchujące rakiety. I ona go nie mogła poznać w końcu przez obrączkę, która znalazła u jednego z osób, które były spalone przez, 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 te, przez ten wybuch po prostu rozpoznała, że to jest jej mąż. Na jednym spotkaniu była silna na drugim potem wieczorem spotkaliśmy się żeby żeby tak jeszcze porozmawiać i wtedy się rozpłakała rzuciła nam się na, w ramiona i. Te emocje są olbrzymie, tak naprawdę. I obok niej stały po prostu dwójka dzieci małych, która, która patrzyła na matkę, która to opowiada i która to wszystko przeżywa. No, te emocje, drodzy Państwo, to ja czuję tutaj, słuchając tej opowieści, to rzeczywiście traumatyczne przeżycia. Przeżycia, których no, nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Siedząc ja tutaj w studiu, No nie jestem sobie w stanie wyobrazić tych emocji, aczkolwiek czuję też takie pewne wzruszenie w tej sytuacji, no bo to są opowieści pokazujące no niezwykle, dramatyczne przeżycia ludzi niezwykle dramatyczne sytuacje w których oni się znaleźli właśnie przez rosyjską agresję też może taka historia też z, z Lwowa też z darami po prostu do, do Lwowa. Też doszliśmy do wniosku, to w pierwszych tygodniach, jak gdyby, kiedy byliśmy, że duża część no w zasadzie ucieka z tego prostu do Polski do granicy. I widzieliśmy wiele osób na dworcach we Lwowie, która chciała się wydostać z, z, z Lwowa do Polski. I postanowiliśmy kolejnym razem zabrać ze sobą autobusy. Autobusy, w których były dary, a potem z powrotem po prostu były osoby, które po prostu prosto z, z dworca Lwowskiego wywoziliśmy do granicy, Nasze busy z przodu na końcu, po środku autobusy, w ciągu kilku osób kilku godzin to osoby znajdowały się na po polskiej stronie. Kobiety, dzieci, starcy żegnający się z mężczyznami, którzy podchodzili do tych do tych, do tych autobusów i, i przykładali ręce po prostu do szyby, żeby jeszcze być blisko przez te ostatnie chwile, to... No to kolejna historia, kolejna historia, która też jest właśnie warta tego, żeby ją przekazywać dalej, pokazująca z jednej strony oblicze tej wojny, jak wygląda od tego kontekstu takiego ludzkiego, społecznego, ale też pokazuje również tą bezwzględność Rosji, to do czego Rosja doprowadziła na terenie Ukrainy, drodzy Państwo. Ale mamy pół roku tej wojny, tego konfliktu, który się toczy od 24 lutego, i tu pojawia się pytanie, czy my, zarówno w kontekście europejskim, Międzynarodowym, ale w kontekście też polskim, naszego społeczeństwa, zaczęliśmy się do tej wojny przyzwyczajać, traktować ją jako, jako pewną taką naszą codzienność? Myślę, że niestety, ale tak. Rozmawiając ze znajomymi, tak naprawdę przyjaciółmi, temat wojny na Ukrainie, jak gdyby schodzi na, na, na boczny 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 tor. No też jak gdyby ilość tej pomocy, która też spływa do punktów recepcyjnych, do różnych miejsc, też jest ograniczona. No. To, co się dzieje, dzień codzienny nam po prostu przysłania to, co się dzieje na Ukrainie, ale naprawdę musimy o tym pamiętać i musimy też mieć świadomość, że, że wolna Ukraina to już bezpieczna Polska. Jeżeli nie będzie wolnej Ukrainy, to nie będzie bezpiecznej Polski. Ta polska racja stanu, bo gdyby Rosja rzeczywiście Ukrainę zajęła, to i nasza sytuacja zdecydowanie by się, drodzy Państwo, pogorszyła, patrząc, jaki byśmy mieli teren graniczący z Rosją, biorąc jeszcze Kaliningrad biorąc jeszcze do tego Białoruś. Tak, w kleszczach de facto, tak naprawdę. To, 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 to nie wyglądałoby dobrze, więc tutaj warto też to podkreślić, ale no będzie okazja poniekąd, żeby sobie przypomnieć o tej całej sytuacji, żeby też ponownie na to spojrzeć 17 września w sobotę. W w Lublinie, odbędzie się taki szczególny koncert, szczególne, szczególne wydarzenie, które pan koordynuje. I o to wydarzenie chcę zapytać, bo koncert Radio Wolny Świat, koncert Wolności i Nadziei, o co chodzi w tym wydarzeniu? Jak ono ma właśnie przypomnieć o tym, że dzieje się wojna na Ukrainie, że dzieje się ta rosyjska agresja? Już kilka miesięcy wcześniej, gdyby doszliśmy do wniosku, że musimy Polakom, a także i Europie przypominać o tym, co się dzieje na Ukrainie, i doszliśmy do wniosku, że taki koncert, który byłby z jednej strony skierowany. Skierowany do, do, do Ukrainy, bo też będzie telewizja ukraińska, żeby też na Ukrainie wiedziano, że my cały czas tym pomagać i jesteśmy zaangażowani w tę pomoc. Po drugie, chcemy zbierać środki na pomoc dla Ukrainy, czyli to będzie pomoc dla, dla Fundacji Owen i -y Wołodymira i United24. Te środki idą dla, dla dzieci, dla młodzieży. Bo młodzież to jest przyszłość Ukrainy. Chcemy, żeby ta młodzież była wykształcona, światowa, żeby też poprzez tą naukę zapominało trochę o tej traumie, która się dzieje dzieje, dzieje tam właśnie na Ukrainie. Trzeci kontekst to również to jest jakby koncert wewnętrzny, czy chcemy, żeby Polacy pamiętali o tej, o tej pomocy do Ukrainy. Chcemy, żeby ta pomoc cały następowała i żeby była no jak największa, ponieważ Czasami niektórzy chcą pomóc, ale już nie wiedzą, jak pomagać, więc jest możliwość zakupienia biletów na ten koncert i, i udział, albo też poprzez sam zakup biletu wspomożenie gdyby tej cały. Bilety chyba też cegiełki, które można wykupić w ramach tego koncertu, ale tutaj też jest taka ciekawa informacja, której się doczytałem na temat koncertu, że on będzie transmitowany przez zagraniczne stacje radiowe. Czyli tak naprawdę tak. pójdzie na cały świat. Tak, też też jakby taki był nasz pomysł, żeby też to trafiło gdyby do Europy. My jeszcze w Polsce. Jesteśmy w miarę aktywni, ale Europa niestety się coraz bardziej do tej wojny. No i my dalej od Ukrainy. Niestety, jakby mieli, mają wrażenie, że to ich mniej dotyczy tak naprawdę. A chcemy, żeby o tym pamiętali około 10 stacji radiowych z, z Europy Niemcy, Czech Litwa, Wielka Brytania, również Stanów Zjednoczonych będzie transmisja tego koncertu. Będziemy mówić o tej, o tej sytuacji na Ukrainie. Będziemy zachęcać do wpłacania środków, a przede wszystkim będziemy. Robić wszystko, aby aby przypominać o tej wojnie i tej tragedii, która się dzieje właśnie na Ukrainie. A kto wystąpi? Mam małą ściągawkę. Panie rektorze, pozwolę Oczywiście, sobie. Oczywiście pozwolę sobie zająć tą ściągawkę. Może zacznę od tego, że mm, będzie zespół, który będzie jak gdyby w pewien sposób chciał podziękować Polakom za, za tą aktywność, za, za tą pomoc dla, dla, dla naszych sąsiadów z Ukrainy. To będzie zwycięzca Eurowizji z tego roku Kalusz Orkiestra zespół, który, 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 który jest. Będzie takim podziękowaniem dla Polaków za to za tę aktywną, aktywną pomoc no w pierwszych dniach, godzinach, miesiącach, miesiącach wojny, ale będzie również Tilaw Krzysztof Cugowski, zespoły Mistrzów, Myslowic Miłosz, Karaś Bogucki, Tymek oraz Olivia Adams. Są to artyści, którzy będą występować od godziny 16 do godziny 22 Przeplatane to będzie kontaktami ze stacjami radiowymi w Europie. Plus też są nagrane nagrani artyści, sportowcy, którzy mówię, będą mówić o tej właśnie rzeczywistości, która się dzieje na Ukrainie. I w ten sposób właśnie chcemy jak gdyby oddziaływać do polskiego społeczeństwa. To właśnie, czyli to nie tylko w zasadzie koncert, a tak jak rozpoczęliśmy gdzieś rozmowę na ten temat, wydarzenie bardziej, bo to zapowiada się na naprawdę coś dość ogromnego, obszernego w tym kontekście. Do tego jeszcze są zaangażowani e, e, influencerzy, tiktokowcy. Dużo będzie też na, na, na stronach internetowych. Dlatego też chcemy do tych ludzi młodych trafić, prawda? Żeby młodzi też jak gdyby o tym pamiętali, też byli zaangażowani i też pamiętali o tym, co się dzieje, bo te środki często będą trafiać właśnie do ich rówieśników na Ukrainie. Oni mają dużą, trudniejszą tą młodość i to młodość i to i to wchodzenie w dorosłość po prostu w związku z wojną, co się dzieje. Czyli 17 września w Lublinie. Albo przez internet, albo przez stacje radiowe będzie można tego koncertu posłuchać. Dokładnie tak, to nie może być. Zapraszamy do kupienia biletu. To będzie taka cegiełka. I 17 września to również nie jest data przypadkowa, jak wszyscy Drodzy pieniądze. Państwo, to wydarzenie ku pokrzepieniu serc, ale i namacalna pomoc. Pięknie dziękuję za rozmowę Dziękuję bardzo. Rozmowy. Pan Ryszard doradca, doradca wicepremiera Jacka Sasina, był moim i Państwa gościem. Wszystkiego dobrego życzę. A Państwa zachęcam oczywiście do pozostania z telewizją w Polsce. Per z mojej strony to już wszystko. Dobrego dnia życzę.